Z ogólnym zarybianiem corocznym okręgu, to dzisiaj mieliśmy wpuszczone na Owiesno 300 kg karasia szlachetnego, a tutaj mamy wpuszczone na jeziorze 350 kg karasia, oczywiście tego już złotego, jak mówimy, szlachetny, o nie? Ale jeszcze wczoraj było wpuszczone 425 kg karpia, to była zarybiona oczywiście cegielnia, i zarybiona szewska była. Ale mamy tak samo jeszcze zarybienia, się na tym nie kończą, bo będziemy mieć jutro zarybienia linem i tak samo jezioro będzie i będzie Owiesno. Były odłowy prowadzone w sam raz w tamtym tygodniu, sieciowe, że dla sprawdzenia, jaka ryba się znajduje w zbiornikach. I w Owieśnie takie właśnie te karasie, co małe my wpuszczaliśmy teraz, dzisiaj, były wyłowione na sieci po 50 cm. Piękne, ładne, złote karasie, Tutaj, tu wbrew pozorom, ryba teraz trzyma się na tej głębokiej wodzie, I tak samo jak na Owieśnie, to szczupaki takie od 60 do 90 cm były na tej sieciowe wyłowione i sandacze. Tutaj znowu więcej okonia jest i okonia pięknego, bo to są garbusy, które przekraczają 40 cm, do 50 cm nawet dochodzą. Wszystkie te ryby, choć one są na odłowach sieciowych, one trafiają z powrotem do tego samego zbiornika, co były, skąd były wyłowione. Już od 3 lat jest tak, że przy każdym zarybianiu albo jest wojewoda, albo straż jest oczywiście, państwowa straż jest wędkarska, oczywiście jest tak samo ichtiolog, dlatego, że wszystko nie ma tak, że ktoś powie, że 200 kg wpuszczamy, a jest wpuszczone 50 kg. I jaka ryba jest wpuszczana? Według oczywiście i obecności tych państwa, że nie ma żadnego oszukaństwa w zarybianiu ryb, Na drugi rok już tak samo składa nasz prezes, składa zapotrzebowanie, jaka ryba ma być wpuszczana na nasze zbiorniki wodne, Bo jezioro i Owiesno to jest z aparatu i okręg zarybia, a Cegielnię i Szewską to tak samo okręg zarybia, ale my się staramy dorybiać oczywiście z naszych pieniędzy i z naszych pieniędzy z naszego koła. I każde oczywiście zarybianie, czy każda jakaś wiadomość, to od razu na naszym kole, na internecie, od razu jest można powiedzieć, uaktywniana, że my nic nie kłamiemy, tylko że kto chce, który wędkarz chce się dowiedzieć, jak, co się dzieje, wchodzi na naszą stronę naszego koła i wbrew pozorom wszystko może wiedzieć, ile ryby zostało wpuszczone, kiedy ryba wpuszczona. Teraz jest tak samo zrobione od tamtego roku, że przedtem były kadencja 2 tygodnie, że ryby nie wolno było wędkować. No ale wtedy trzeba było częste kontrole, czy noce, czy w dzień, bo kusowali, po prostu ludzie kusowali, bo wiedzieli, że ryba wpuszczona, był zakaz. A teraz wpuszczona jest ryba, wędkarz może przychodzić i od razu wędki rozkładać i może wędkować. Pamiętamy lata jeszcze 80., to wędkarzy na czynach było po 20, po 50 wędkarzy przychodziło. Teraz ten rok mamy troszkę zaniedbany z wodami. Dlaczego? No bo przez tego COVID-a. Ale tak to co roku jest, dbamy, po 3-4 razy kosimy, Oczywiście drzewa czy nie drzewa. Jak kadencję my zaczynali, było 500, jeden wędkarzy. A teraz już dochodzi do 700 wędkarzy, co w żadnym kole, wbrew pozorom, w naszym okręgu nie ma takiego przyrostu wędkarzy. No to można powiedzieć, że nie wiem, czy to wpływa, że mamy takiego wspaniałego prezesa, że ściąga wędkarzy, że przychodzą, czy naprawdę nasz zarząd tak tymi wodami zarządza, że ludzie chcą po prostu, bo na przykład jak dzisiaj byliśmy nawet na Owieśnie, to ze Świdnicy tak samo wędkarz siedział, co można powiedzieć, że więcej tam wód jest niż u nas, a u nas przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest zarybiane, bo my w ciągu 2 lat na Cegielnie, żeby nie skłamać, 2 tony ryby wpuścili, to można powiedzieć, żeby ta ryba już po brzegach chodziła, żeby wędkarze ich nie wyłapali, ale po to wpuszczamy i my się cieszymy, jak wędkarz przychodzi i wyciągnie rybę, że ta ryba jest. Chyba o to chodzi w wędkarstwie. Na wszystko dbamy, żeby było
było jak najlepiej dla wędkarzy. Nie wiem jak wędkarze, przecież jak na Szewskiej jest, to są porobione są i parkingi, o nie. Były zrzucone dachówką, chociaż nasz burmistrz się do nas, zastępca burmistrza się do nas przyczepił. Dlaczego dachówką? Bo przecież tam nie można wjeżdżać, bo takie błoto jest. Ale były balkony, są porobione przecież tak samo dla wędkarzy, żeby mogli sobie spokojnie usiąść. Nie, bo to duża skarpa na tym zbiorniku jest, bo to zbiornik był, wiadomo, że był zbiornik wodny dla Bielteksu, o nie? I on został przekształcony właśnie na zbiornik wędkarski, o nie? No i więc co możemy, oczywiście, bo mamy co tydzień, co miesiąc mamy zebrania ogólne, a co tydzień się spotykamy wszyscy w swojej siedzibie i bierzemy, ustalamy, co mamy zrobić i na którym zbiorniku i jak to ma polegać. Dobra, ściągnijmy, proszę przekręcić.